Wieniec z kwiatów, który ozdabiał jej głowę, jeszcze długo kołysał się na wodzie, unoszony coraz dalej i dalej. W miejscu, gdzie Wanda złożyła siebie w ofierze, lud usypał wśród pól, podobnie jak jej ojcu Krakowi, wysoką mogiłę, a miejsce to i pobliska wieś nazywa się do dziś Mogiła. Nowochódzka Biblioteka Publiczna, włączając się w akcję głośnego czytania dzieciom, stworzyła projekt Nowochódzki Dzień Głośnego Czytania. Celem tego projektu była promocja literatury, propagowanie mody na czytanie wśród młodych użytkowników bibliotek i pokazanie, że to jest sposób na spędzenie wolnego czasu. Do Nowochódzkiego Dnia Głośnego Czytania zaproszono aktorów, między innymi z Teatru Słowackiego i z Teatru Groteski. Byli też aktorzy ze studia małych form teatralnych, jak również czytali poezję bądź literaturę, legendę o Nowej Hucie, radni, w ogóle postaci znane w Nowej Hucie. Następnego dnia Tygrysek wziął ze sobą koszyk na grzyby, butelkę z niebieskim atramentem i papier listowy i piórko i poszedł do lasu. Tym razem on napisał list do Misia. Ukochany mój przyjacielu Misiu, piszę do ciebie ten list, żeby ci sprawić radość. Mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy. Dziś na kolację będą grzyby duszone w maśle. Właśnie widzę, jak one tu koło mnie rosną. Serdeczne ucałowania, twój ukochany przyjaciel Tygrysek. Czekaj na mnie. Wylaryngologizowany prestiż. No i teraz wyszło tak, bo się już nie przejmujesz niczym, jesteś obojętna, a jak zaczynasz myśleć, jak to wypadnie, jak ktoś na ciebie zwróci uwagę, to dlatego później tak wychodzi. Myślę, że wszystko to zmierza w dobrym kierunku i że kiedyś będziemy z tego korzystać, z tego, co właśnie się tutaj uczymy na tych lekcjach. Chociaż są nieobowiązkowe, no to każdy jednak coś z nich wynosi zawsze. Sądzę, że księdza Janusza charyzmat nas pociąga do tego wszystkiego, do jakim entuzjazmem on wręcz błyszczy, po prostu to przyciąga tutaj. Takie jest zadanie księdza, właśnie żeby stwarzać takie okienka duszpasterskie i nie wolno księdzu zajmować ich miejsca w tej grupie, lecz właśnie tworzyć możliwości. Jak ksiądz zacznie tam triumfować, to niestety, ale taka grupa zniknie po odejściu księdza. Nella sua opera più famosa, l'Itinerarium Mentis in Deum Examen. Wicegenerał zakonu franciszkanów powiedział kiedyś coś takiego, w 2006 roku bodajże, że do ludzi, do tych, do których nie możemy dotrzeć ze Słowem Bożym głoszonym właśnie w kościele, na ambonie, powinniśmy docierać w inny sposób, na przykład właśnie językiem sztuki, jak to robi ksiądz Janusz z nami, jak właśnie my dzięki niemu tak właśnie robimy. Ksiądz to wszystko założył, zachęcił nas do tego, żebyśmy uczestniczyli w tych zajęciach i myślę, że dzięki temu także nas wychował i przekazał nam pewne wartości, których wcześniej może nie zauważaliśmy. Chcę ich nauczyć ewangelizować sprzętem też. Mają mnóstwo tych komórek fantastycznych, rewelacyjnych, niech ewangelizują sprzętem. To jest możliwe, to też jest możliwe. Można. Jest często tak, że od tej młodzieży się dużo uczę. Naprawdę, bardzo dużo. Zrobić taką stronę od zera, nie kupować jej gotowej, tylko zrobić ją od zera razem z młodymi, zaangażować ich, to jest sztuka. 4 czy 5 osób naraz musiały coś tam robić, kombinować, budować, wszystko to robić. Może nie jest najpiękniejsze, ale to oni zrobili.
ubiegłym roku, ze względu na obchody 60-lecia Nowej Huty, szukaliśmy właśnie zespołów, które w latach 60. w Nowej Hucie tworzyły, nagrywały piosenki, żeby utworzyć taki koncert. I tak w poszukiwaniach dotarliśmy na stronę WWW Ryszardy, gdzie spotkaliśmy się potem osobiście z przedstawicielami zespołu Ryszardy, rozpoczęliśmy działalność. Uwieńczeniem całego sukcesu jest dzisiejszy koncert. Trzeba się zmobilizować. Miesiąc czasu, tak jak w naszym przypadku, był to miesiąc czasu spotkania się, kilkanaście prób i zagraliśmy to, co zagraliśmy. Trzydzieści lat temu fantastyczny zespół, jeden z pierwszych w Nowej Hucie, chodziło się na zabawy, tańczyło się motylka, tańczyło się jive'a, twista. Był to zespół big beatowy na tamte czasy z prawdziwego zdarzenia.